tvpodkarpacie.pl. W dłuższej przerwie do Sanoka ponownie zawitał boks. W zawodach, które odbyły się 27 kwietnia w arenie Sanok, zmierzyły się reprezentacja Polski Południowo-Wschodniej z reprezentacją Południowej Anglii. Więcej wygranych walk przypadło bokserom z Wysp, którzy ostatecznie okazali się lepsi w całym turnieju. Zawodnicy, którzy przyjechali, w ogóle zawodnicy angielscy, bardzo często charakteryzują się dużą dynamiką, jak również takim sportem siłowym, ponieważ boksują siłowo, raczej starają się wejść w pół dystans, ponieważ są silni fizycznie, tak jak wiemy, i po prostu starają się boksować w pół dystansie, ponieważ najlepiej im to wychodzi. Trochę inne szkoła po prostu boksu. Anglicy dzisiaj na przykład prezentują bardziej taki ofensywny styl walki jak Polacy. Moja walka, no, można powiedzieć, że nie pokazałem swoich możliwości. Może nie słuchałem trochę trenera, ale myślę, że wygrałem, ale mnie trochę przekręcili. Ale miejmy nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. No, przygotowywałem się dość ostro, tak z 3 tygodnie, bo się wiedziałem przynajmniej wcześniej, że jest turniej, bo często po prostu dowiaduję się tydzień przed i mam mało czasu na przygotowanie. Zawodnik może nie pokazał tego w ringu, ale był najbardziej doświadczonym zawodnikiem z ekipy angielskiej, ponieważ miał stoczonych 29 walk, był najbardziej więc doświadczonym zawodnikiem. Uważam, że pierwszą rundę wygrałem na punkty, no niestety kontuzja nie pozwoliła na prowadzenie dalszej części walki. Przeciwnik sympatyczny, można było z nim porozmawiać, także jest dobrze. No, ludzi jest niewiele w sumie jak na taką dyscyplinę sportu, a szkoda, bo jest co oglądać, prawda? Tak uważam przynajmniej. Jest przede wszystkim, żeby propagować ten sport, bo uważam, że jest sportem fajnym i bardzo można się wielu po prostu nauczyć wbrew myśleniu ludzi. On uspokaja bardziej człowieka, a nie powoduje agresję u ludzi. Służą przede wszystkim rozpowszechnianiu boksu, który zamarł trochę ostatnimi czasy. No i takie imprezy przygarniają ludzi i ludziom się to podoba, jak dwóch chłopaków staje i się bije. tvpodkarpacie.pl